Witam w następnym odcinku z Urban Exploringu. Dzisiaj dość skromnie, myślałem, że tu będzie więcej rzeczy. Niestety ostatnio kilku się pozbyli. Miałem jeden budynek, którym niestety zalepili wszystkie okna, drzwi. Nie ma już żadnego wejścia, był również strych. Nigdzie nie ma wejścia. Tutaj przy tej hali produkcyjnej znajdował się również jeden budynek. Najpierw załatali wszystkie okna, drzwi i potem wyburzyli. Nie ma po nim śladu. No, widać tylko, że jest trawa. Tu był budynek, bo jest ciemna ziemia i tu znowu trawa. I doszły mnie słuchy, że ten budynek również niszczą. Znaczy, likwidują go, ponieważ stanowił zagrożenie. Tutaj dużo imprez się tu odbywało. Między innymi strzelaliśmy się tutaj w C-Kubie. No, te ścianki, które tu są bardzo świeże. Mają około miesiąca. I potem jeszcze wieża ciśnień. Jeżeli jej też nie zamknęli. Zobaczymy, co z tego miejsca zostało. Kiedyś można tu było chodzić po całym tym budynku. I również były również były wejścia na dach. A teraz pomurowali i może zburzyli. No tak, już widać. To było pierwsze wejście. Widać. Tutaj było pierwsze wejście wyburzone. Tutaj znajduje się typowe śmietnisko. Jest wszystko. Łóżka, części samochodów, budziki, szyby, tam gdzieś były te pianki do uszczelnień. Między innymi syfy z budów to przywożą. No tu jakiś ponton. I zwrócę uwagę, żeby tak jak na ostatnich filmach nie trzymać kamery cały czas tak. Będzie prosto. Ci wywiózł. Tu pewnie były jakieś biura. No i wyburzyli schody. Druga część hali. O, tutaj była impreza, ognisko i to nawet z nocką się tu przespali. Musiało być ciekawie. Nie ma to jak nie patrzeć na kamerę i stracić połowę nagrania. Mieliśmy po drodze wyburzone schody. Jedne, gdzie ewidentnie było widać, że są w trakcie rozbiórki. Tutaj są świeżo obcięte drugie schody, chociaż donikąd nie prowadzą, tylko tutaj na taki daszek. Ciekawe, czy to dla bezpieczeństwa, czy dla złomu. Ktoś zrobił. Cała hala tak wygląda.
Tutaj znajduje się szyb po windzie, gdzie już sobie zrobili prowizoryczne wejście, co może oznaczać, że wszystkie zostały wyburzone. O! Jest szansa. Bardzo świeże farby. Czuć zapach. Po zakładzie podejdzie wzbrojone. O, jest. Nie zamknęli, nie, znaczy nie zburzyli jeszcze tego. To oznacza, że teraz jest ostatni dzwonek, żeby tu wejść, bo zaraz tego nie będzie. Następne farby. Tutaj szyb z góry. Taki malutki, jedno piętro. Tutaj widać, że nasi byli ASG-je. Dużo kulek. Jakieś gapy rozsypały. Tutaj zapalnisko. Tam jakieś korytarze, przy których byłem, ale zamurowane. Tu słoiki ktoś potłukł. I tutaj klatka, o której mówiłem, gdzie wyburzyli schody. Zostały 4 druty. Jeszcze niedawno można było tutaj normalnie przejść. Tu piętro. Łazienki. I tutaj prowadziły te schody. Tych schodów było na tyle dużo, że można było, jak się grało w ESG, wszędzie kogoś zachodzić. Na razie z 3 zostało 1. Tu było coś ciekawego kiedyś. O, na razie tylko wino. Tutaj wyjście na dach, gdzie nie zamierzam wchodzić. Ta drabina jest już dosyć niestabilna. Następny pion łazienek. A w tym miejscu, dokładnie tutaj, tu był postawiony telefon. Tworzony tu szparę. I nagrywałem prezentację maski przeciwgazowej na tle tej graffiti. Tutaj dużo potłuczonych szkieł. Typowy budynek zniszczony przez wandali. I na całym obiekcie znajdują się takie dziury. Jak ktoś wejdzie,
to ocknie się piętro niżej, albo wcale się nie ocknie. Ten pozostałości po nawiewach, dziura, 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 wszędzie. Niektórzy są tutaj na tyle głupi, że kładą na te dziury jakąś plandekę, przysypują to i można bardzo łatwo wpaść. Tu prawdopodobnie był jakiś syp albo zrzut przez piętro. Zobaczmy jeszcze, jak ta wygląda klatka. No tu chyba budowali ściankę i ją zburzyli. Bo tych cegieł tu nie było. Tu ktoś okienko dorobił. Tutaj była dobra kampa, też wszystko tu było zamurowane, wyburzyli. Pewnie musieli te cegły tam wziąć. I wyjście. Tu widać, jak wilgoć jest, mokra plama i bury nawet na suficie. Jednak nie. Jednak wymurzyli tylko z tamtej strony. To oznacza, że za to też się niedługo zabiorą. Więc to był idealny moment, żeby się za to zabrać. Tutaj ktoś mieszkał. Widać resztki osiedla. Jeden zwalili to jest jakby stąd na dół. A to jest pałatka? Tak. Wojskowa. Tutaj będą oznaczenia. Pałatka albo ten płaszcz przeciwchemiczny. Na namiot, znaczy na ten. Gwóźdź mocowanie. Ale jakaś kurtka przeciwdeszczowa to była. Jak przyjdzie tu jakiś stalker, to będzie miał się w co ubrać. A tu płyta azbestowa. Ogólnie dużo śmieci. A tu radio ktoś mógłby z tych wszystkich części, które tu są, złożyć. Dużo, dużo gratów. A i ciekawostka, na każdym słupie numery do kontaktu ze służbami. Idziemy na następne miejsce, na wieżę ciśnień, jeżeli jej nie zamurowali. Jest i następny obiekt, wieża ciśnień. Jak widać, ktoś tu zrobił sobie składownię gruzu. Mam jakieś kanały. Ta wieża jest na tyle klimatyczna, że tamte okna u góry są drewniane
i one nie są zamknięte. Jak się wchodzi, to słychać, jak wieje mocno wiatr, jak one skrzypią. To jest na tyle klimatyczne, że można się zesrać bez takiej horrorowej muzyki. Jak ktoś o tym nie wie. A tu ktoś miał graty z domowej siłowni. Beton i wywalił. Sztanga mu się złamała. Teraz jakoś logicznie tu przejść. Wycinali drzewa. Dużo jemioły. Co dziwne, zobaczcie, same gałązki. Prawie bez liści. Wejście zamurowane. Może tu hydrant był. O. O. Prawie zamurowane. Rząd okien. Pierwszy znajduje się na wysokości około 1,80 m. Da radę wyjść. Udało się bez problemu. I tak jak mówiłem, są klimatyczne dźwięki. Zacznijmy tak, jakbyśmy weszli od wejścia. Tutaj była rura, którą ucięli. Martwy gołąb. Pewnie mają u góry gniazda. I pozaklejane te okna. Tutaj jedno otwarte. Znaczy wybite. Otworzy się. Aha. Raczej nie. Bo jest z dwóch stron ułamane. I tu pewnie się... Nie wiem nawet, jak to działało. Tu jest zapadka, a i tu są takie. Czy może to było wyjmowane okno? Nie wiem. Zaczyna się rura i schody kręte na samą górę. Przy ścianie, bo schody nie są w najlepszej. Wytłuczone okno. A tutaj okno wytłuczone, ale z ramą. Ale zostały. Możliwe, że one się jakoś uchylały. Tutaj widać, że biegło jeszcze więcej rur. Została się jedna. Tu pozostałości po gołębiu i dużo, dużo pióra. Następny gołąb. Jesteśmy na szczycie. Strasznie tu wieje.
I tutaj wyżej jest, widać, że wejście. Ależ chłopej. O. Na pewno wyżej jest gdzieś gniazdo. Cała rodzina gołębi. Raz, dwa, trzy, cztery szkielety. I wszystko poniszczone. O, słychać. Gruchacze. Tutaj zejście, którym wchodziliśmy. Tutaj była drabina. Tak, tutaj. Nigdzie indziej nie ma żadnego wejścia. To musiało być tutaj. A tutaj. Bo. Bombardowanie. A tutaj widać następną drabinę na samą górę. Jakiś ładny widoczek na pożegnanie. Tu drzewa. Tu wieje. No to nie będzie w tym wietrze. Tak więc możecie powiedzieć, czy wam się podobało. Taki spontaniczny, naprawdę spontaniczny wywiad. Znaczy... wypad. Do zobaczenia w następnych odcinkach.